Cześć. O ile łatwo znaleźć w internecie filmiki dotyczące prezentacji rowerów dla zaawansowanych, rowerów, które łatwo pokazać ze względu na ciekawe technologie i wysoką cenę, tudzież różne zaawansowane elementy, które się tam znajdują, tak ciężko znaleźć filmiki prezentujące rowery tańsze i prostsze, takie, które idealnie nadają się dla początkujących. Dlatego dzisiaj rower, który Was przygotowałem, jest rowerem, który jest rowerem ze wskazaniem dla osoby zaczynającej swoją przygodę z szosą. Rower, który dla Was mam, to Giant DeFi 4 w wersji Alux, czyli w wersji z ramą aluminiową. Giant DeFi jest rowerem niezwykle nowoczesnym, jest rowerem, który od samego początku jest projektowany jako rower endurance w zasadzie, czyli nawet w tak niedrogim rowerze, bo weźmy pod uwagę, że jest to rower szosowy z ceną poniżej 3000 zł, mamy tu już elementy, które wywodzą się z kolarstwa endurance, czyli wywodzą się z tych rowerów, które z założenia mają być bardziej komfortowe niż typowe rowery wyścigowe. O co tutaj chodzi? Jeżeli oglądacie nasze filmiki, to pewnie już widzieliście mój poradnik dotyczący rowerów endurance, więc wiecie, że ten rower w odróżnieniu od roweru typowo wyścigowego ma nieco krótszą rurę górną ramy, ma wyższą główkę, przez to pozycja za kierownicą tego roweru jest taka bardziej zwarta, nie musimy się tak mocno nachylać nad kierownicą, siedzimy w sposób bardziej komfortowy. Siodełko w tym rowerze jest nieco bardziej miękkie niż w rowerach wyścigowych, natomiast ma już ten taki szosowy wyścigowy profil, który nie będzie nas męczył na dłuższym dystansie. Wspornik siodła w tym rowerze jest jeszcze aluminiowy, ale jest to wytłumaczalne ceną, także tutaj jeszcze mowy o jakimś komforcie z tym związanym nie ma. Za to na przykład rower ten ma już dużo grubszą owijkę niż w typowych rowerach wyścigowych. Bardzo fajna rzecz, bo konkurencja w tym przedziale cenowym o takim elemencie zupełnie zapomina. Na przykład w krosie owika w tych podstawowych modelach Vento jest twarda i niemiła w dotyku. Tutaj mamy bardzo grubą, miękką owikę, która świetnie chroni przed wibracjami od nawierzchni, a dodatkowo świetnie leży w ręce, bo zdecydowanie lepiej się trzyma taką grubą owikę. Kontrola nad rowerem jest lepsza. Widelec w tym rowerze jest już karbonowy. Jest widelcem z włókna węglowego z aluminiową rurą sterową, w związku z czym poprawia nieco komfort, a przy tym wszystkim ma też bardzo fajny aerodynamiczny kształt, ale to jest charakterystyczny element wszystkich rowerów DeFi. Wyglądają naprawdę bardzo, bardzo aerodynamicznie. Kolejnym elementem wywodzącym się tutaj z kolarstwa Endurance są opony w tym rowerze. Są to opony Gianta, sleeky, natomiast są oponami o szerokości 25C, czyli oponami takimi nieco już szerszymi, lepszymi na dziurawą nawierzchnię, lepiej dającymi więcej komfortu. Zwróćcie też uwagę, że w tym rowerze jest bardzo duży jeszcze prześwit w widelcu i pod hamulcem, w związku z czym bez problemu założycie tej opony na przykład 28C, a nawet 32C, czyli na takie naprawdę dziurawe, kiepskie drogi można sobie założyć szersze opony i nie będzie tej problemu z jazdą. Można też założyć opony z bardziej agresywnym bieżnikiem, takie na przykład cyklokrosowe albo semi-sleeky, również komfort jazdy będzie dużo, dużo wyższy i rower też stanie się bardziej uniwersalny. Jeśli chodzi o sprzęt, mamy tutaj grupę Shimano Claris. Shimano Claris w zasadzie pełna, nie licząc korby. Giant bardzo często w swoich rowerach wykorzystuje korby FSA. Tutaj mamy korbę FSA Tempo. Jest korbą klasyczną, czyli na dwa blaty. Korba jeszcze nie ma zewnętrznych łożysk, natomiast cóż, no w tym przedziale cenowym jest to jeszcze wytłumaczalne. Szkoda, że tych łożysk nie ma, szkoda, że nie ma przelotowej osi, bo taka korba byłaby dużo sztywniejsza, natomiast dla amatora powinna jeszcze tutaj wystarczyć. Z nowoczesnych elementów w tej ramie mamy mocowanie direct mount przedniej przerzutki. Fajna rzecz, mimo wszystko w XXI wieku w tego typu rowerach rama na, czy mocowanie przerzutki na obejmę byłaby raczej nie na miejscu. Kolejnym elementem, który sprawia, że ten rower jeszcze można dostosować do potrzeb amatora, są na przykład takie elementy jak mocowanie do bagażnika, które tutaj widzicie na ramie. W związku z czym tak naprawdę można by z tego roweru jeszcze stworzyć lekki rower turystyczny, ewentualnie na przykład poprawić jego funkcjonalność podczas codziennych dojazdów w mieście. Podobnie przedni widelec, jak możecie zauważyć, ma jeszcze mocowanie do błotników, czyli na przykład w sezonie jesienno-zimowym, albo na przykład kiedy używamy tego roweru jako roweru zimowego, można sobie tutaj spokojnie założyć pełne błotniki, które chronią nas przed błotem, a przy tym są bardzo lubiane w peletonie, bo nikt nie lubi, kiedy ktoś mu chlapie błotem po rowerze. Shimano Claris również klamka manetki, już w systemie Shimano STI, czyli zmiana biegów odbywa się poprzez dwie dźwignie. Dźwignia mała bieg zrzuca, dźwignia duża bieg nadrzuca. Wygodne, kompaktowe rozwiązanie, które w zasadzie spotkamy już we wszystkich współczesnych rowerach szosowych. Cóż, Giant DeFi jest rowerem interesującym, jest rowerem w
dobrym stosunku jakości do ceny. Jest tu parę elementów, które pewnie na początku trzeba będzie wymienić, bo jeżeli chcemy wyższego komfortu jazdy, pewnie trzeba będzie wkrótce pomyśleć na przykład o karbonowym wsporniku siodełka, bo na pewno poprawiłby nam komfort jazdy i pozwolił jeszcze troszeczkę obniżyć wagę tego roweru. Jest to ciekawy rower dla osoby początkującej, jest rowerem naprawdę w przyzwoitej cenie i wyróżniający się na tę konkurencję przede wszystkim nowoczesnymi rozwiązaniami, bo tak jak wam wspominałem, konkurencja tak naprawdę skupia się często na osprzęcie, skupia się na wyglądzie swoich rowerów, a raczej stroni od nowoczesnych technologii w tego typu tanich rowerach. A tutaj mamy rower, który jest naprawdę w przystępnej cenie, a przy tym ma już nawiązania do nowoczesnej technologii rowerów Endurance, czyli właśnie tych rowerów, które są nieco bardziej wygodne i które będą świetnym wyborem właśnie dla osoby początkującej, więc tego typu elementy jak właśnie lepsza, bardziej komfortowa geometria, szersze opony, grubsza owika, to są elementy, które są jak najbardziej pożądane w rowerach dla amatorów, dlatego fajnie, że ten rower tutaj to wykorzystuje i nawet dla osoby, która jeszcze nie jest bardzo wprawiona w kolarstwie, na pewno sobie doceni tego typu plusy. Także jeżeli myślicie nad nowym rowerem szosowym, jeżeli myślicie nad swoją pierwszą szosą i lepiej, żeby to była nowa szosa, bo chcecie po prostu mieć rower na gwarancji, rower takiego producenta jak Giant, to DeFi 4 jest fajnym wyborem, wystarczy tutaj odrobinka modyfikacji i będzie rowerem, który na parę sezonów spokojnie starczy.